środę popielcową zostaliśmy posypani, nasze głowy właściwie zostały posypane popiołem. To jest pewien gest symboliczny, ale w historii Kościoła byli ludzie, którzy właściwie to posypanie popiołem przeżywali całe swoje życie i szli na pustynię, żyli tylko dla Boga w wielkiej ascezie, w umieraniu sobie. I oni zostawili nam pewną mądrość, jak przeżyć Wielki Post, jak przeżyć ten czas pokuty, bo dla nich czas pokuty to było właściwie całe ich życie. W czasie tych rekolekcji sobie zajrzymy kilka razy do ich mądrości, do ich wskazówek, do ich bardzo nieraz celnych uwag, jak naprawdę człowiek ma przeżyć Wielki Post, żeby ten post nie był tylko udręczeniem, nie był tylko smutkiem, ale był refleksją nad sobą, która to refleksja, czasami przez ból, ale doprowadza do odnowienia życia. Bo w Wielkim Poście chodzi o drogę do odnowienia życia. I ci starcy pustyni, ci mędrcy, ci asceci, którzy żyli dawno temu, ale mieli duszę i ciała tak jak my, oni nas tego uczą. I zapraszam do tej refleksji opartej właśnie na ich mądrości i ich doświadczeniu.